Siemacie moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i że ostatni odcinek o pijanym Bobrze, który jest tutaj, się Wam podobał. Dzisiaj kolejny artefakt z jego nory, jest to Bad Cold War, który jest ratem mającym 6 sposobów przesterowania, 2 op-ampy, 3 filtry plus 3 gałki, istna fabryka przesteru mieszcząca się w dłoni. Nie będę ściemniał, ten typ efektów mnie drażni najbardziej, gdy go kręcę, bo praktycznie nie jestem w stanie skompresować odcinka tak, żeby był jak najkrótszy i pokazał wszystkie możliwości brzmieniowe, więc dzisiaj dosłownie przelecimy sobie po ustawieniach, tak żebyście mieli jakiś pogląd. Będę grał monotonne riffy, tak żeby było słychać różnice. Próbki będą znormalizowane, czyli jak będą jakieś różnice w głośności, bo istnieją one, no to będę starał się to kompensować. Powiem Wam szczerze, że jest to najbardziej rozbudowany rad, jakiego miałem w ręce, a miałem kilka różnych wersji, czy to właśnie kopia Jana Rydera, czy na przykład rata od Łukasza Groberta. Ten rad niestety nakrywa konkurencję czapką, jeżeli chodzi o możliwości brzmieniowe, bo te sposoby przesterowania sygnału naprawdę się od siebie różnią. Jeżeli nie macie kasy na to, żeby kompletować wiele efektów, chcecie coś naprawdę z wysokiej półki albo po prostu cenicie sobie kompaktowość pedalboardu, to to jest efekt, który koniecznie musicie sprawdzić. Jest to naprawdę topowa jakość brzmieniowa. Jako że w ostatnich filmikach o efektach pijanego Bobra czepiałem się troszkę wyglądu tych kostek, tak tutaj muszę powiedzieć, że design mi się bardzo podoba. Znaczy, znowu jest fajny, szorstki, czarny, połyskliwy, połyskujący lakier. Jest bardzo ładny nadruk, bardzo kontrastujące napisy, wszystko widać od razu. I podoba mi się też to, że jeżeli włączamy sobie tryb obcinania diodowy, to widać diodę, która obcina nam sygnał. Znaczy, świeci się pod wpływem wprowadzanego do efektu sygnału.
Powiem wam, że myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy na rynku efektów w Polsce. Myślałem, że już ograłem największych graczy i że wiem, czego się mogę spodziewać, ale naprawdę, kostki od Pijanego Bobra, czyli Drunk Beaver Pedals, robią robotę. Nie są tanie, ale jakość wykonania, jakość brzmienia, dopasowanie tych wszystkich elementów, parametrów stoi na takim poziomie, że po prostu chce się grać. Wpinacie te kostki, gracie. Wiem, że brzmi to jakaś sponsorowana reklama, ale nie. Lubię szczerze polecać polskich twórców, lubię szczerze mówić wam o tym, że warto inwestować w nasze marki, a nie jakieś, wiecie, amerykańskie JHS-y czy coś, co według mnie może nie jest złe, ale jest też bardzo mocno przereklamowane. Napiszcie, co sami sądzicie o tym przesterze, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, kliknijcie w dzwonek, a jeżeli cenicie sobie moją pracę i chcecie mnie wspierać, dołączcie do Gitarowych Dzików Bazooka, wspaniałych ludzi, dzięki którym mogę robić swoje. Trzymajcie się ciepło, Pijane Bobry w dłoń, do następnego, cześć!